jest trudno. Dzisiaj postanowiłem, że połowię z wujkiem na znowu nowym miejscu. Użyliśmy kolibri, czyli ukraińskiego potonu i fajnie on się sprawuje. Próbowałem na początku łowić dokładnie tak jak do tej pory, czyli kanibale, standardowe prowadzenie. Woda jednak jest głębsza i po jakimś czasie zobaczyłem, że tych efektów nie ma. Nie wiedziałem też, co tutaj się za bardzo może wydarzyć i postanowiłem, że wrócę do przynęt, które w listopadzie, w październiku najbardziej mi się sprawdzały, czyli do takich, które nie mają własnej przynęty, nie mają własnej pracy i trzeba nimi trochę pokombinować. Udało mi się złowić kilka fajnych ryb i mieć kilka fajnych brań. I o to w tym chodzi, żeby gonić króliczka i po raz kolejny udało mi się tego króliczka złapać. Znowu coś zostało w wodzie, znowu coś zostało do następnego łapania. Nowa woda bardzo rokująca, nie było tu w ogóle ludzi. Coraz bardziej mi się podobają te nizinne tereny. Zapraszam i dziękuję za wszystkie subskrypcje i jest mi bardzo miło, że to tak wygląda i że to tak się rozkręca. Mam coraz więcej zabawy. Mam nadzieję, że jak oglądacie te filmy, to też Wam jest miło i kombinujecie. Pozdrawiam. Chyba okoń. Nie. Nie, szczupak, malutki szczupak. No chodź, chłopaczku. Ja mam nadzieję, że jesteś okoniem, a Ty jesteś szczupaczkiem. Cichutko, cichutko, cichutko. Nie szalej, nie szalej. Dobra. Mam nadzieję, że masz pra babcie. No dobrze. Zameldowało się coś na łódce. O, ale sprzęgło tam. Idzie do mnie, zobacz. Oj, może być ładne. O, ładne. Piękne. Podłowo, pod ponton. Pod nogach mnie kopie. Ładny. O, zawinął się. O kurde. Ale jaja. Ale mi capnął, no. Skurkowany. Czułem go. Taki haps. Klasyczny haps. Ależ ładnie strugnął. Ua! Poszedł. Ależ piękny. Kurde mol. Ależ byk. O kurde. Ładnie strugnął naprawdę. Kurczę. I to bardzo piękne branie było sygnalizowane, bo miałem taki duży łuk z plecionki, nie? Bo dawałem opaść po jakimś tam podbiciu i ten łuk się cały, tak jakby metr plecionki się wyprostowało, nie? Aż na wędce poczułem. Tak, widziałem, wciąłem po prostu, tylko no duża ryba, mały hak. Nie mam tu do zbrojki i się zemściło to na mnie. Szybciej poprowadzić też. Jest! O, ależ pięknie! Ależ... No, znaczy nie, jak podbijałem, o dziwo. Podbijałem, a on mi wędkę dobił, nie? Ach, kurde. Ach. Troszkę szybciej chyba się prowadzi. Ała. A to świniak. O kurde, jak kopie. O kurcze. Ale idzie. Oleż. Nie. No, jeszcze nie jest gotowy. Dobra, chyba już. Zapięty w kancik ładnie. O, piękny. O kurczę. Ależ bestia. Piękny szczupak, 76 cm. Dzisiaj próbowaliśmy na przynęty, które znamy, bo to nowa woda, ale wiadomo, że na nowej wodzie warto się nie poddawać, jeśli nie bierze na konwencjonalne przynęty. Także wróciłem do swojej rybki, Savaza, i miałem kilka fajnych brań, kilka małych ryb, aż w końcu ten piękny 76 nas uraczył swoją obecnością, więc za piękną walkę należy mu się powrót do natury. Przejmuję kamerę.